Jeżeli chodzi o właśnie budżet obywatelski, jego pauzy, jego wznawianie, no stworzyło to niepotrzebny popłoch wśród mieszkańców, wielki niepokój. No to jest jakby nie było jedyna inicjatywa, gdzie faktycznie sami mieszkańcy mogą zdecydować o swoich potrzebach, co zostanie zrobione. To są małe pomysły, to są duże pomysły. Natomiast budżet obywatelski to jest marny jakiś tam procent z całego budżetu miasta, więc to jest tak naprawdę nic, to co miasto ma do wydania na wszystko w Gorzowie. Niemniej jednak potrzeb mieszkańców nie ma co zamrażać, bo jednak chyba miastu zależy na tym, żeby mieszkaniec tutaj czuł się dobrze i komfortowo. Jeżeli chcą, żeby młodzi w tym mieście zostali, to też nie ma co ich gasić z każdym ich pomysłem. No ale taką taktykę Gorzów często obiera i nie wiem, co chce tym osiągnąć. Natomiast jeżeli chodzi o skatepark, o jego losy w najbliższym czasie, to jest ta część pozytywna, o której się będę wypowiadał, bo teraz świeżo się dowiedziałem, że będzie dalsza rozbudowa skateparku. To też cały czas było pod takim znakiem zapytania, ponieważ to idzie tym razem nie z budżetu obywatelskiego, a z budżetu ogólnego miasta. Za sprawą kilku radnych z Gorzowa udało się uzbierać parę groszy. Jest tu mowa o kwocie około 500 tysięcy złotych na jego rozbudowę. To już miało mieć miejsce w tym roku. Natomiast pojawiły się klasyczne problemy. Jeżeli się chce uzyskać tutaj w przyszłości chęci do życia, żeby to miasto jakoś tętniło życiem, to uważam, że priorytet jest zadowolenie młodzieży, że tak to najprościej nazwę, no bo to jednak ona tu się ma zamiar osiedlić, bądź też nie. Większość z moich znajomych stąd wyjechała, bo nie widzi nic ciekawego w tym miejscu. Też się nad tym już wiele razy zastanawiałem. No, mam taki charakter, że bardzo długo walczę o swoje i może dzięki temu się udało chociażby z tą rozbudową. Bardzo długo to trwało z pierwszą rozbudową skateparku. Walczę teraz drugi raz i tak to mniej więcej wygląda.